Jedną z dostępnych form opodatkowania jest podatek liniowy. Zakłada on, że wszyscy podatnicy płacą taką samą część swoich dochodów w formie podatku, niezależnie od ich wysokości. To nie oznacza, że płacą tyle samo. Jeśli dochód Kowalskiego to 40 tysięcy złotych rocznie, to przy stawce 19% odda on Państwu 7600 złotych. Zarabiający 96 000 zł rocznie Nowak zapłaci zaś 18 240 zł. W tej lekcji nauczymy się rysować wykresy funkcji liniowych. Nasze rozważania zaczniemy od takich funkcji f od x równa się 2x minus 1, g od x równa się minus 3x plus 2 oraz h od x równa się minus 5x plus 4. Narysujmy wykres funkcji f od x. Wykorzystamy do tego tabelkę. Pokrótce przypominając sobie, jak to zrobić. W pierwszym rzędzie tabeli umieszczamy kolejne wybrane przez nas argumenty, czyli x'y. W drugim rzędzie umieszczamy natomiast y, czyli wartości, które będą odpowiadały poszczególnym argumentom. Na nasze argumenty wybierzmy na przykład minus -2, minus -1, 0, 1 i 2. Gdy do wzoru funkcji f od x za x podstawimy minus -2, to otrzymamy y równa się 2 razy minus -2 minus 1 co daje nam minus 4 minus 1, a to równa się minus 5. Gdy za x podstawimy minus 1, to otrzymamy y równa się 2 razy minus 1 minus 1, to równa się minus 2 minus 1 i ostatecznie otrzymujemy wynik minus 3. Zatrzymaj teraz film i oblicz wartości, jakie przyjmuje funkcja dla pozostałych argumentów z tabeli. Powinniśmy otrzymać następujące wyniki: dla x równego 0 -1, dla x równego 1 -1, a dla x równego 2 -3. Odpowiednie x -y oraz y w tabeli to współrzędne tylko kilku z bardzo wielu punktów leżących na wykresie naszej funkcji. Umieśćmy pierwszy z tych punktów na wykresie. Widzimy, że ma on współrzędne minus 2 minus 5. Żeby trafić na x równe minus 2, przesuńmy się z początku układów współrzędnych o dwie jednostki w lewo. Teraz przesuńmy się o 5 jednostek w dół, żeby trafić na y równe minus 5. Zaznaczmy nasz punkt. Analogicznie postępujemy w przypadku pozostałych punktów, których współrzędne ustaliliśmy. Drugi punkt o współrzędnych minus 1 minus 3 będzie tu, trzeci 0 minus 1 tu i tak dalej. Teraz poprowadźmy przez nasze punkty prostą. Świetnie otrzymaliśmy wykres funkcji f od x. Narysujmy teraz wykres funkcji g od x. Na poprzednim przykładzie na pewno udało Ci zauważyć, że aby narysować odpowiednią prostą nie musimy wyznaczać aż tylu punktów. Wystarczą nam dwa. Spróbujmy w pamięci obliczyć wartości funkcji g od x dla przykładowego x równe 0 oraz x równe jednemu. Po podstawieniu za x liczby 0 otrzymamy minus 3 razy 0 plus 2 co da nam 2. Mamy zatem punkt o współrzędnych 0,2. Zaznaczmy go w układzie współrzędnych. Teraz obliczamy wartość funkcji dla x równego 1. Otrzymamy minus 3 razy 1 plus 2 równa się minus 1. Mamy punkt o współrzędnych 1 minus 1. Umieśćmy go w odpowiednim miejscu w układzie współrzędnych. Spójrz, możemy teraz przeprowadzić przez te punkty prostą. Otrzymamy w ten sposób wykres funkcji g. Od X. Znacznie skróciło to czas rysowania wykresu, prawda? Na przykładzie funkcji h od X pokażę Ci jeszcze jeden sposób rysowania wykresu funkcji liniowych. Jak wiesz, wyraz wolny we wzorze funkcji mówi nam o miejscu przecięcia jej wykresu z osią o y. W naszym przypadku wyraz wolny wynosi 4, zatem wykres funkcji h od x przecina się z pionową osią w punkcie 0,4. Zaznaczmy ten punkt. Wiemy także, że współczynnik kierunkowy naszej funkcji wynosi -5. Oznacza to, że wzrost argumentu o jedną jednostkę odpowiada zmianie wartości o minus 5 jednostek. Jak wykorzystać to przy rysowaniu wykresu? Mamy nasz punkt 0,4. Przesuńmy się teraz o jedną jednostkę w prawo na x równe 1. Skoro współczynnik kierunkowy wynosi minus 5 to teraz musimy jeszcze przesunąć się o 5 jednostek w dół. Mamy kolejny punkt leżący na wykresie. Ma on współrzędne 1, minus 1. Oczywiście, gdyby współczynnik kierunkowy był dodatni, to po przesunięciu się o jedną jednostkę w prawo, w poszukiwaniu wartości, musielibyśmy przesunąć się o odpowiednią liczbę jednostek w górę. A gdyby współczynnik kierunkowy był równy 0, to mimo wzrostu argumentu wartość pozostałaby taka sama. Wiemy już bardzo dużo na temat rysowania wykresów funkcji liniowych. Rysujemy je oczywiście w układzie współrzędnych, dlatego warto powiedzieć sobie trochę, z czego właściwie się taki układ składa. Jak pamiętasz, osie układów współrzędnych dzielą płaszczyznę na cztery ćwiartki, które numerujemy w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Pierwsza ćwiartka to część, gdzie x jest większa od zera oraz y większa od zera. W drugiej ćwiartce x jest mniejsze od zera a y większe od zera. Trzecia ćwiartka to część płaszczyzny gdzie x jest mniejsze od zera oraz y jest mniejsze od zera a w czwartej ćwiartce x jest większe od zera ale y mniejsze od zera. Spójrzmy teraz na wykres funkcji h od x z poprzedniego zadania. Przez które ćwiartki przechodzi ten wykres? Przechodzi on przez drugą, pierwszą oraz czwartą ćwiartkę. A przez jakie ćwiartki przechodzi wykres funkcji i od x równe 2 minus pierwiastek z dwóch x minus pierwiastek z 77? Zacznijmy od zaznaczenia punktu przecięcia z osią o y. Wiemy, że wyraz wolny wynosi minus pierwiastek z 77. Czyli nasz punkt przecięcia z pionową osią będzie miał współrzędne 0 minus pierwiastek z 77. Stojący przy x pierwiastek z 2 to około 1,41, zatem wyrażenie 2 minus 1,41 da nam liczbę większą od zera. Jak pamiętasz, gdy wartość współczynnika kierunkowego jest większa od zera, to wartości funkcji rosną. Otrzymamy zatem mniej więcej taki wykres. Teraz bez problemu odpowiadamy na pytanie, przez które ćwiartki przechodzi. Wykres funkcji i od x przechodzi przez pierwszą, trzecią oraz czwartą ćwiartkę. Na koniec zmierzymy się z takim zadaniem: przez które ćwiartki przechodzi wykres funkcji liniowej y równa się ax plus b? Jeśli wiemy, że a jest mniejsze od zera i b jest większe od zera, zatrzymaj film i spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie, a później sprawdź, czy twój wynik zgadza się z moim. Wykonajmy rysunek pomocniczy. Wiemy, że b jest większe od zera, zatem punkt przecięcia się wykresu z osią o y musi leżeć gdzieś na tym dodatnim fragmencie pionowej osi. Wiemy również, że a jest mniejsze od zera. Oznacza to, że nasza funkcja maleje, czyli jej przebieg będzie wyglądał mniej więcej tak. Możemy podać teraz odpowiedź. Wykres tej funkcji liniowej przechodzi przez pierwszą, drugą oraz czwartą ćwiartkę. Całą dzisiejszą lekcję ćwiczyliśmy rysowanie wykresów funkcji. Opowiedzieliśmy sobie też trochę o układzie współrzędnych, którym te wykresy rysujemy. Mam nadzieję, że teraz już nie sprawi Ci to żadnej trudności. Obejrzyj pozostałe filmy o funkcji liniowej, a po więcej materiałów zajrzyj na naszą stronę pistacja.tv.